Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wyjątkowym wydaniu naszych demontaży literatury, mianowicie o jednej z nowych książek i o wielkim wydarzeniu wydawniczym literackim tego roku, mianowicie o Wschodzie Andrzeja Stasiuka. Będziemy rozmawiać z samym autorem, którego bardzo serdecznie witamy. Andrzej Stasiuk ostatnio napisał w jakimś felietonie, że kłamie o tym, że będzie odwiedzał kolejny raz, a jeździ tylko z nudów i dlatego, że musi. Ale nam obiecał, że przyjedzie i przyjechał. I jest już u nas trzeci raz, a zatem nie traktujemy tego jak kłamstwa eleganckiego wobec gospodarzy, tylko rzeczywiście traktujemy pana Andrzeja jako naszego przyjaciela. Książka Wschód, o której mamy dzisiaj rozmawiać, jest z jednej strony książką, która dobrze się wpisuje w pewną modę literacką, modę, która mówi o książkach eseistycznych, podróżniczych, która zaspokaja naszą pasję, ciekawość świata i to szybkie, przyjemne z aparatem fotograficznym przemierzanie przestrzeni po to, aby ogarnąć, podziwiać, ochłonąć. Z drugiej strony jest to książka bardzo nietypowa, jeśli chodzi o literaturę podróżniczą. Chociażby z tego względu, że nie ma tam żadnych fotografii. To, co jest obejrzane, to, co jest zauważone, jest opisane. Wschód występuje tutaj jako temat zarówno geograficzny, jak i kulturowy, jak i polityczny, jak i historyczny. Jest to zmierzenie się nie tylko z problemem przestrzeni, ale też z problemem czasu. Ta podróż, i to chyba jedna z pierwszych takich refleksji czytelniczych, to podróż po olbrzymich przestrzeniach, ale również podróż w czasie. Podróż na wschód w czasie, ponieważ jest to książka o dzieciństwie, o młodości, o tym naszym ulubionym, znienawidzonym, przeżywanym, namiętnym PRL-u, z którym ciągle próbujemy się rozliczać, ale który funkcjonuje wciąż niejednoznacznie i bardzo różne czasem emocje wywołuje. Jest to więc podróż na wschód, ale w bardzo różnych sensach. Siadasz i jedziesz. Po prostu znajdujesz tani lot i wybierasz się, albo uzbrajasz jakoś samochód stary, rozpadający się, żeby dokądś dojechać. Sens to jest wtórny. No wiadomo, że to będzie materiałem, bo egzystencja i świat i życie są materiałem tyleckim, ale... Kiedy się jedzie, to się nie myśli pisarsko, tylko myśli się, jak w tym świecie się znaleźć i wrócić z niego. Myślę, że no nie na jakiś przewodnik, zawsze się kupujemy jakiś przewodnik, ale zawsze z moją żoną jeżdżę. Pragmatycznie się bardzo myśli. Oczywiście ta wyobraźnia gdzieś hula, że oto pojadę i nareszcie zobaczę coś, czego nie widziałem. Bo to wiadomo, że jest rozczarowanie. Ale praktyka, pragmatyka. Dojechać, spać jakoś, znaleźć samochód, kierowcę, przemieszczać się w tym świecie. Jakoś istnieć w miarę nim przyzwoicie, a nie jak turysta, czyli człowiek, który się po powierzchni prześlizguje i szuka sensacji. I zadanie zrobiłem sobie taki wieczór w tym roku, tego lata, że pojechałem gdzieś na afgańską granicę samochodem. Właściwie sam jechałem, wracałem sam. Ale no, są większe wyczyny. No, takie przygoda starzejącego się faceta. Jak teraz tego nie zrobię, no to kiedy zrobię? No boję się, ale to należy wykonać to, co? Wie pan, no, jak się jedzie do Mongolii, to widać, że komunizm tam osiadł na takim, nie wiem, podglebiu dżingiskanowskim dokładnie, że to się od czasu dżingiskanu nie zmieniło poza utratą dominacji takiej od oceanu do oceanu i tego wielkiego imperium, ale cała cywilizacja, cała kultura jakby trwała wciąż, no, ta pasterska i ten komunizm na to osiadł. Przedziwne są to doświadczenia, nie potrafię tego być, to jest plus i minus, nie jest, że tam po to, żeby oceniać. No. Natomiast są to fascynujące rzeczy. No, ale jednak ten wschód jest tam też trochę nazwany, powiedziałbym, cywilizacyjnie, kulturowo, geopolitycznie.
w pewnym momencie pojawiają się właściwie trochę takie witkacowskie, jakieś katastroficzne zapowiedzi, że Chińczycy nas zaleją. To jakieś takie z Wesela Wyspiańskiego sprzed 100 lat. Chińczycy. Po prostu być może misja białego człowieka trochę się kończy, jak się ogląda tamto, no, w cudzysłowie oczywiście żółtą potęgę, która wydaje się niepowstrzymana i z takim potencjałem, o którym sobie możemy marzyć na razie w Europie czy w Ameryce. Ale jest pan też przekonany, czy to jest tylko taka figura literacka? Nie, to ciekawi po prostu, co będzie, no. Co będzie, jak nas nie będzie jako dominanty. Wyobrażam sobie takie rzeczy. Po to jeżdżę, żeby doświadczać grozy, przerażenia oraz pewnego zachwytu. Czego u nas nie ma. Tam trzeba szukać, na stepie, na takiej pustce olbrzymiej. Ja teraz mówię, bo te Chiny zahaczył jakby, no. No, że jest cudowne takie rozgraniczenie, mówimy wschód, czyli pustka, czyli mówimy pustka stepu, pustka Mongolii, pustka taka, no, wysokiej urody, ale cywilizacji takiej cieniusieńki, albo gdzieś tam leżącej pod ziemią, w sensie szkieletu, bo tam nic nie wybudowano tak naprawdę. A przejrzeć tą chińską granicę i się widzi taki wzrost, taki dynamizm i taką jakby inną zupełnie opowieść od europejskiej o tym, czym może być świat. I widzi się takie stosunkowo małe zainteresowanie tym naszym skromnym półwyspem tutaj, no może nieco większe Ameryką, a kompletną taką nieistnienie białego człowieka, nieistnienie tej Europy, powiedzmy, w sensie cywilizacyjnym, historycznym, no, kompletnie nie obchodzi. My jesteśmy skazani na peryferii. Albo Zachód nas traktuje jak peryferia, albo Wschód. Jesteśmy ciągle jakąś peryferią. Dla jednego projektu, dla drugiego. No wie pan, no, kiedy Zachód traktuje peryferyjnie, no, to trochę jest niedobrze. Ale jeżeli komunizm nas potraktował trochę peryferyjnie, to jest bardzo okej. Okay. To jest bardzo okej. Okay. Także mamy bardzo taki dwuznaczny fakt, dwuznaczną fajną pozycję. Że, tak się że nie doświadczyliśmy tego, czego Chińczycy na przykład doświadczyli, albo Rosjanie, albo nawet Ukraińcy. Ta książka jest dość prowokacyjna też przez to, że ona, ja właściwie nie wiem, czytając ją, zachwycając się tymi frazami, tym zmysłowym opisem, tą miłością szczegółu i tak dalej. Ja nie wiem, w którym momencie Stasiuk mówi poważnie, w którym jakąś prowokację snuje, w którym mówi mi coś ironicznie, a nawet sarkastycznie. Te oceny, bo teraz pan formułuje pewnego rodzaju jednak łatwiejsze oceny, natomiast w książce jest bardzo wyraźne unikanie ocen. Natomiast no, jest ten znak równości, czy też takie płynne przejście od komunizmu i azjatyckiej pustki do naszego PGR-u na wschodzie Polski. I to tak człowiek nie wie, co z tym zrobić. I do kapitalizmu poczekaj. Jeszcze do kapitalizmu i do tych produkcji, tych trylionów chińskich przedmiotów wyprodukowanych nie wiadomo po co, głównie po to, żebyśmy je na drugi dzień do śmieci wyrzucali. I ja już gubię się w pewnym momencie, czy ja jestem wystawiany na próbę jakiejś cierpliwości rozumu, czy się mi wystawia rachunek za moją, nie wiem, antyrosyjskość czy antykomunizm, czy ja mam w ogóle wyjść ze swojej polskości, żeby zrozumieć, o czym Stasiuk mówi, czy mam się poczuć jak człowiek wschodu i zacząć z powrotem kochać komunizm. Po prostu ta książka idzie w tak dziwne strony z tym, że no, interpretator jest trochę bezradny. Tej książki się nie da interpretować. Na pewno nie jest to namowa do miłości komunizmu. No to całe szczęście, bo ja już nawet takie miałem momenty. Wie pan, to jest strasznie dwuznaczne, kurczę. No. Po pierwsze jest to moje życie całe. Gdzieś ten komunizm mnie ukształtował. I pana też ukształtował. I większość ludzi się do tego. Tak, bo to z rozkoszą się czyta jako własne dzieciństwo, to co pan tam opisuje. I nic na to nie możemy poradzić. Trudno sobie odciąć pępowinę. Ja wiem, że bardzo dobrym i sprytnym zabiegiem było mówić to nie my. Tu się skończyło i my teraz zupełnie inni jesteśmy. Nie, ja uważam, że to jest niemożliwe, ponieważ nie można wystylizować, wykastrować własnej tożsamości. Można ją przeklinać, można mieć do niej stosunek negatywny, można mówić, że można było inaczej, chociaż nie można było, zdaje się. Ale trzeba o niej opowiadać. Trzeba nie opowiadać, bo inaczej stracimy własną tożsamość, własną, nie wiem, pamięć. Ta książka się zaczyna takimi cudownymi, zmysłowymi opisami, słuchajcie państwo, sklepów PRL-owskich. Taki mały sklep na wsi. Jednego i drugiego, dwóch. No we wsi był jeden albo dwa sklepy, no, czasem konkurowały.
i ten żuk, który przywozi chleb i wszyscy stoją w kolejce po ten chleb, bo będzie świeży i jest jeszcze taki facet w takim brudnym kitlu, który bierze z takiego koszyka drucianego po dwa bochenki i jednak rzuca przez... Nie, często się koszyki wymieniały, po prostu puste już były. Albo się wymieniało, albo jak nie było dojazdu, to rzucano tak 2-3 metry po dwa bochenki złączone i tam drugi łapał i układał gdzieś w koszach. To jest tak zmysłowe, że natychmiast cofnąłem się o 40 lat, znalazłem się na wsi, gdzieś w jakimś domu rodzinnym u babci czy u cioci. Natychmiast poczułem to, Stasiu, po prostu opisując własne indywidualne doświadczenie, jednocześnie opisuje całą epokę i to bardzo, bardzo tak indywidualnie, to znaczy tak, że każdy się gdzieś w tym odnajduje. No nie było innego chleba, tak miłość Pana. No nie było, nie było innego żuka. No i co mamy w tym? A naprawdę skreśli? Pana przeganiali na koniec kolejki? Czy te baby tam czasem... To jest opowieść ze wsi, kiedy ja tam na wiochę jeździłem, no. do mojego ojca, do jego dziadków i do wujostwa. Tak. Nie, to w PGR-ze było, bo ja wtedy byłem Przybłędno, to tu moja już wyprawa. Przybłęda i Miastowy, to Miastowy są takie Przybłęda, 87 tak roki. Rzeczywiście byłem takim tym jedynym właściwie facetem w tej kolejce 20-paletnim. Babę mówił na koniec i kierownik PGR-u, który postacią feudalną był tak naprawdę. To się kapitalnie zamieniło, taka właśnie folwarczność, feudalizm. Komunik to wykorzystał. Kierownik PGR-u, szef PGR-u był jakimś rodzaju dziedzica jednocześnie. I on decydował, że stoi kolejka 40 osób, dwa razy w tygodniu jest dostawa i on tak palcem mówi, ty podejdź, on tam miał jakieś swoje preferencje, bo ktoś lepiej pracował, ktoś mniej pracował, mąż tej bardziej pił, tamtej mniej pił, tam miał 18 dzieci, tam miał na piątkę dzieci i tak wyłuskiwał z tłumy i tak doświadczałem takiego zupełnego wolontaryzmu władzy po prostu.